Cześć, dzisiaj Wam pokażę, jak się wiąże taśmy bokserskie. Są różne rodzaje taśm. Ja Wam pokażę, jak zawiązać taśmy bawełniane 4,5 metra. Rozwijamy naszą taśmę. Na końcu każdej taśmy jest taka pętelka. Tą pętelkę zakładamy sobie na kciuka. Najlepiej trzymamy sobie w ten sposób, tak, żeby nam się taśma nie plątała. Owijamy sobie nadgarstek. Jeszcze raz. Następnie wiążemy sobie kciuka. Później z kciuka przechodzimy na nadgarstek jeszcze raz. Ok. I teraz zaczynamy wiązać palce. Zaczynamy od pierwszego palca, od wewnętrznej strony, później na zewnątrz i na nadgarstek. Ważne jest to, żeby po każdym palcu zacisnąć pięść. Wtedy nam taśma się ułoży idealnie do dłoni. Następny palec to samo. Zaciskamy pięść i wiążemy sobie nadgarstek. Ok. Kolejny palec. Zaciskamy pięść i nadgarstek. Tak, prostujemy sobie taśmę. I teraz ostatni palec. Hop. I teraz ostatni palec wiążemy sobie przez dłoń. Ok? Wtedy nam się taśma po pierwsze nie rozwiąże, a po drugie będzie to ładniej wyglądać. Hop. Później jeszcze raz przez dłoń. Hop. Nadgarstek. Jeszcze raz. Kciuka. Ok. I końcówkę wykorzystujemy już na nadgarstek. Dobrze. I tak mamy prawidłowo zawiązaną taśmę. Nadgarstek jest sztywny, ręka jest ustawiona naturalnie, wchodzi do rękawicy naturalnie. A teraz nauka zwijania. 2 godziny później. Taśmę zwijamy sobie raz, dwa, trzy. Natomiast musicie pamiętać o tym, że nie zwijajcie taśmy bezpośrednio po treningu, dlatego że ta taśma po treningu jest mokra i spocona i będzie Wam po prostu później śmierdzieć.